Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i kochani, wracamy do naszego oblężenia. A raczej do tego, co z niego zostało ostatnimi czasy. I tak, na pewno skupimy się bardziej na bastionach, bo widzę, że naprawdę nam się podoba ta gierka. Ja ostatnio miałem dosyć chyba taki mocny kryzys. Też widzę, że przynajmniej teraz zaczynam się bronić. Robimy sobie na maksa zombiaków. Mamy 36-37 jednostek, spoko. Zombiaki są jednak chyba najmocniejszymi jednostkami, które tutaj mogą cokolwiek zdziałać. W szczególności, że... No jakby nie patrzeć, tego tałatajstwa jest tutaj sporo. Jednak zombiakami jest łatwiej sterować. Zombiaki się skupiają tylko i wyłącznie w jednym celu. W ogóle nie mamy golemów, które nie zauważyłem. Golemy. O nie. Tak bardzo wygląda. 37 poszło, poszło. Lecimy następne. Musimy się skupić na strzelających. Upiamy się na strzelających. W ogóle pewnie ja wam powiem szczerze. Jest dzisiaj sobota. Też może zaraz mi to powiem. Teraz się skupię bardziej na tym, co się dzieje. Dzieje się nieciekawie. Oj, dobra, daj bucerkę. Next. Dwa serca. Już dobrze. O nie, Bowser. Następne. Powiem wam w trakcie już naszej podróży. Nie. W trakcie podróży dojdziemy do bastionu, jak już tego rozwalimy. Na razie mogę skupić się na tylko i wyłącznie warunkach obronnych. Po prostu się jednego ciekawy sąd. Myślę, że wystarczy. Go, go, Power Rangers. Lecimy, 24. No i czego sobie ich przywołamy, to bez problemu. Szybki recall. No nie ma i tak do przywołania żadnych, dobra. Trochę jednostek straciliśmy, ale ja bym sobie tu przy okazji jeszcze zrobił jednak mszyste golemy, które by nam pozwalały troszeczkę leczyć te jednostki. I myślę, że fajnie by było ich tak, nie wiem, z 5. Chyba 5 zrobiłem. Dobra, podlepcie się. No i właśnie, kochani, powiem, dzisiaj jest tak, sobota, 12:05, a ja od piątku do godziny 17 przespałem cały praktycznie dzień, jak wróciłem z pracy. Nic nie nagrywałem, w ogóle nie miałem siły na to. Dobrze, miałem ten zapasnego Void Braina. I dopiero dzisiaj o godzinie 9 wstałem ledwo ciepły. Nie wiem, albo mi coś zaczęło brać i chyba na szczęście udało mi się powstrzymać chorobę. Albo po prostu musiałem nazwać cały tydzień wczesnego wstawania. Na szczęście jest dzisiaj lepiej. Jak najbardziej dzisiaj troszeczkę się wezmę z nagrywania, już napisałem na to syna, czy miałby ochotę coś w koło sobie nagrać. Tu. Strzelający wiadę. No i dzisiaj również zabieram się do naprawy Switcha. Ekranik przyszedł. Muszę szybko po niego do paczka na to jechać, ale tu. To zrobię już po tym odcinku. Dopiero jak nagram ten odcinek, zaczynam naprawę. I zobaczymy, czy to płyta główna, czy jednak tylko i wyłącznie podświetlenie do ekranu LCD. A oby to było tylko podświetlenie do ekranu. Inaczej będę miał konsolkę stacjonarną do czasu znalezienia dawcy. No, ciekawie się to robi. Niewesoła sytuacja. Chodźcie. Dobra, trochę surowców mamy. Myślę, że na razie zajmijcie się jednostkami, bo tu już nie ma żadnych spawnerów. Nie ma żadnych spawnerów, więc możemy się zająć tylko i wyłącznie jednostkami. To prawda, no jest tylko portal, ale
Pozbądźmy się tych żółwi cholernych. O, tego gówna. Jest jeszcze... Tu jest jeszcze tylko strzelające. Chyba. Dużo strzelających, mega dużo. Jest. Uciekamy stąd, uciekamy stąd, uciekamy stąd, bo tam jestem za dużo. Nic nie było, nic nie zostało. Tymi śmiakami. O, co zapomniałem, o. Jak to już nie... 700 max, o nie! Ej, to nic nie uciekamy. Nie, nie, ja nie będę na pewno tak robił. Mogę się teleportować tu? Mogę, haha, mogę. Heszki, heszki. Tylko tak, złota nie mamy za dużo i to jest problem, bo nie wiem, czym sobie cokolwiek teraz postawimy. Nie wiem, czym sobie teraz cokolwiek postawimy. Wybuchownie to nie, no ulepszenia. Pół ulepszenia. Wspólne skrzynie to mnie nie interesuje. Kamieniarz jest za 50 golda. No tutaj potrzeba jest 100. Mieli sporo płomieni. No nie pasi mi to. Nie pasi mi to. Okropnie mi to nie pasi. Chyba jednak zrobimy sobie to. No już mamy już na 700 nawet. Czyli ulepszony sztandar, który pozwoli nam brać więcej mobów. Co prawda będzie to troszeczkę bezużyteczne. Tutaj są surowce. To są skrzynki, to są sztandary. To troszkę nawet miejsca nie ma. Będzie złoto, to sobie to oczywiście przeniesiemy. Znaczy przeniesiemy, rozwalimy sobie to. Właśnie, tu już nie ma. Nie ma miejsca. Teraz masz więcej przyjaciół, aby pogonić pigliny. Pakunek! Wyślij pakunek piglinów! Dobra, bierzemy was. Jest tu trzech. Idziemy tutaj, waliliśmy się chyba, tak? Tak. Gdzieś w ostrzysku jest zagrożona? Chyba nie. Horda zarodników. Czemu oni mają tutaj... A to jest chyba ich sztandar, tylko dobra, nieważne, nieważne. Wiedziałem, że to jest jakiś, nie wiem, upgrade, oni mieli takie strzałki w górę. Jakby się upgrade'owali w którąś stronę. Idziemy w stronę oczywiście bastionu, który przed chwilą robiliśmy. Przy okazji zbierając sobie na redstone'a to co innego. I właśnie, no bo ja teraz w teorii robię te bastiony, ale w żadnych tutaj nie zacząłem robić machin oblężniczych, nic z tych rzeczy. To się ten redstone jednak cofnę, bo jeżeli teraz właśnie zacząłem o tych maszynach oblężniczych mówić, to pewnie zacznę je robić. Może to nie byłoby głupie. Wracamy stąd. Dodo, uspokój się. Dodo, uspokój się. No, czy ja muszę być taki ślepy? Ja muszę być taki ślepy. Ale jednego golema mi brakuje chyba, bo było ich czterech. Jest trzech. Ja nie zostawiłem tam nic? Tutaj zostawiłem. Ramy, oceloty. Ale z jednostkami tak ciężko. No właśnie. Pobiuchno. Jest jakiś szkielet. Złota nie widać. Niestety. Z tym złotem chyba jest najciężej. Totalnie najciężej. Pigliny. Dobra, walić was. Będziemy was oblegać, a nie się z wami bawić. Mówię, szkoda, że gra nie daje nam możliwości rozwalania stricte samego portalu. Znaczy, daje nam możliwość, ale z wielkimi stratami. Musimy rozwalać wszystko i dopiero wtedy najlepiej rozwalać portal.
bo inaczej oczywiście jesteśmy stratni. A czy możemy tylko wszystko teraz tu wydobyć? Nie. Jednak możemy. A, możemy. Ciekawe. Co się palicie, co się palicie? Co? Dobra, walcie ich na pyrkę. Ten się stoi, patrzy, dostał w japę. To chyba śpi. Zabiliście? Zabiliście, dobra. 25 zostało. Niedużo. No ale ja nie chcę od razu tego rozwalać. Halo, musimy się cofnąć tu. Musimy się cofnąć tutaj. W ogóle się pobagowały biedaki. Wszystkie? Chyba idą. Może snajpera teraz sobie siedzi. No i właśnie, po co byś to zrobił? Stupięcie znów, dobra. Nie widzę. To się tu odwala, halo. Co wy robicie? Idźcie tu wszystkie, już. Nie było złota, nie było złota. To jest kolejne cudo do rozwalenia. Dobra. Walczyć na pyrkę. Jednego mi brakuje, to nie wiem, czy to nie jest szkielet akurat. Nie, tu jest dobra. 25. Następne. Widzę, że ten bastion jest mocno poharatany, więc nie stanowi aż takiego wielkiego problemu. Ale co nam napsuł nerwów, to nasze. Dobra, tu już nic, zero. O, złotko. Złotko zbieramy. No właśnie tego też chcę tutaj się troszeczkę porozglądać, bo jednak... Bo tego złota nam brakuje. Tego złota nam brakuje. I wolałbym jednak go nie przeoczyć. Budynków poukrywanych również nie. Nic nie ma, nic nie ma. Tu jest kopalnia. Rozwalcie, jak możecie. No, czy wy naprawdę nie potraficie? Czemu oni większego kółka nie dadzą na to wszystko? Ja nie rozumiem tego. Czemu oni po prostu większego kółka nie dadzą na zwoływanie tych jednostek? To jest bez sensu.
Rico Kaboom. Tu już nie ma nic, tu też już nie ma nic. Tam na górze jest. Zobaczcie. No i kurde, ja nie wiem, no niektóre weszły, a wy nie możecie, biedni, no. Biedni wejść nie mogą, kurde. Zobaczcie w to. Tam jest coś fajnego. Pytanie, czy one teraz to wzięły wszystko? Całe złoto? Chyba całe. Co tu zostało? Oczywiście walcie. Dobra. Rozumiem, że teraz biedaki zejść nie mogą. Dramat. Moby to jest dramat. Nawet mi to nie bądź do środka przecierą. Porozglądaj się jeszcze po strukturach piglinów. Jednego zgubiliśmy przy okazji. Jest tu trzech. O, jest złoto. Dlatego mówię, warto już to polatać, popatrzeć. Ale już chyba wszystko. Tego co widzę, to już wszystko. Bez problemu możemy zacząć tylko portal. Na czemu wy tego nie zbieracie? Bez jaj. Też nie pozbierały do końca. No już po tych spawnerach naprawdę, jak się to rozwala wszystko, to już jest naprawdę spoko. Już sam portal się nie wybroni, jakby nie wiem co. Choćby nie wiem co. O, gdzieś tu mogłem usunąć ten terek. Nie wiem gdzie. O. Teraz zbierz wszystko. Może w końcu teraz zbierze wszystko. Ale tam się dzieje. Jeszcze jeden atak i portal upadnie. Co oni robią na górze? Co oni robią na górze? Co tego oni robią na samej górze? No bez dnia i co oni tam robią na górze? Oby, oby jesteście tutaj. Czemu one są tu zerwane? Golemy nie mają, czy gremy? Piliny nie mają w ogóle jak tutaj wejść. One się już poddały. No i pykło.
wyszło. Te też są już pokonane. Coś niebezpiecznego kryje się w nederze, czekając na odpowiedni moment. Obawiam się, że wkrótce będzie na ciebie polować. Horda łowców. Te pigliny są nieustępliwe i nigdy nie rezygnują z pościgi. To się dopiero okaże. Dobra, tu mamy już wszystko zrobione. Jak to wygląda na mapie? No czysto jest, czysto. Złotka trochę mamy, złapaliśmy. 230 sztuk, plus tamto sobie oczywiście zniszczymy. Trochę tego będzie, no, trochę tego będzie. Dobra. Cofnijmy się do bazy głównej. I potem od razu sobie pójdziemy na wschód, na kolejny bastion. Myślę, że to będzie jak najbardziej spoko. Dobra, to było tu, tak? Zrobiliśmy chyba 3 razy. A możemy sobie ten zostawić. I tak, na pewno, no mówię, no chcę na pewno ogień. Ogień. To dużo wymaga miejsca, kurde. Szkoda, że oni tak porobili to w ten sposób. No muszę zrezygnować z tego. Pytanie, czy teraz nie stracimy. Straciliśmy, kurwa, naprawdę. Gro. Ojej. Ale jestem wściekły. I się przyblokowaliśmy. Przywódca to ktoś, kto zna drogę. I wskazuje drogę. No i się przyblokowaliśmy. Co to w ogóle jest? Zbierz wieżę mocy. My tego szkoły nie potrzebujemy, ale okej. Ale dobra, zróbmy sobie tą wieżę mocy. Gdzie to jest? Zbierz wieżę mocy, okej, tu. Postawmy gdzieś tutaj, żeby to nam się nie kręciło. Usuńmy. No słabo, że tak mało miejsca jest na to wszystko. Wiem, że to troszeczkę byłoby nie fair dla piglinów, że my tak się ulepszamy, no ale po coś to farmienie chyba jest. Chcesz znać moje zdanie? Najlepszy atak to skuteczny. A to jest co? Zbierz diament, okej. I zbierz czerwieniec. Wy możecie się uspokoić i gdzieś stanąć sobie? Nie możecie? Na przykład, nie wiem, stańcie sobie tu. Nie kręćcie się ze mną. I nie da się tego tak postawić. Ja pierdolę. Porażka. Tak zrobione, żebyśmy tego postawić nie mogli. Gdzieś tu miejsce jest. Zbierz diament. No to jest co? Przechowalnia Allaju. Dokładnie Allajów to było... Dobra, kapuję. Czemu wy tam się kręcicie? Przechowalnia Allajów. Dobra, musimy znaleźć miejsce do przechowalni Allajów. Teraz choćbym chciał... Naprawdę nie mam miejsca. Jeszcze jedno przechowalnia Allajów się znajdzie. To zróbmy sobie może ten sztandar jeszcze. Teraz będziesz mieć więcej sojuszników do walki u swego boku. Dobra, 40 półmyczków. Myślę, że to nie jest źle. To tak, no właśnie mi tego jednego golema brakowało. Tego jednego golema mi brakowało. Macie coś tu, przyjacielu. Wszystkie, czy tam coś pozdychało znów? 4 golemy. Dobra, no to wschód, standard. Idziemy na wschód, może zdążymy jeszcze jeden bastion zrobić.
Nie liczyłbym na to, ale spróbujmy. Chyba, że kochani, byśmy zrobili myk i poszli na niezniszczalnych przywódcy Hordy Bastionu. Pokonanie niezniszczalnego. Albo dobra. Albo dobra. Idziemy na Bastion. Widzę, że tego pryzmarynu już zbytnio zbierać nie musimy. Bo nie mamy po co. Nie mamy po co. Gdyby były większe te sloty na ulepszenia, jak najbardziej byłoby wtedy logiczne zbieranie tego. Ale teraz nie ma po co. Gdyby uważam to za słabe dosyć. Nie wiem co to jest. Ale wydaje się niebezpieczne, dlatego... Próbujmy. Wieża rozpraszająca to nie to, pułapka lodowa to nie to, bęben wojenny to nie to, wybuchownie, punkt obserwacyjny zwiększa zasięg ataków bliskich wież strzelniczych, wież rozpraszających i wyrzutni czerwienitą. To może być spoko. Studnia jest nam niepotrzebna, wyrzutnie czerwienitu to jest nam potrzebne. Kamieniarz nie, wieża ochronna to jest nam potrzebne. I punkt obserwacyjny również są potrzebne. Najpierw... bo to była trudka, dobra, to wiele wyjaśnia. Już nie możemy stawiać tego. O nie, Bowser idą. Całkowicie. Oh shit. Tutaj to. Nie spodziewałem się ich tak szybko. No. XXXXX zombie, Creeper, zombie, gdzie to jest? Szybko! Co tu się dzieje? Walimy ich na pyrę. Walczy ich. My się tutaj dokujemy. No. Niestety przegrała. Ile tutaj tego kwasu jest? Walczy nam. Ale my mamy zasięg teraz, piękny. Oblężenie. Ja nie trafiłem? Chyba nie trafiłem. Co się dzieje? Czy nie zostaje? Można śmiało powiedzieć, daję, że Horda zwróciła na ciebie uwagę. My na nią też. Jednostki, czemu wy tam nie idziecie, nie walczycie? Walczyć.
To oczywiście śpią moby. Nic nowego. Walczyć! Stoją, ja nie wiem co oni robią, no. Ludzie. Zombie ludzie. Ja się patrzę. Rozwalone. Wy też lecicie. Nie było. Dobra, teraz to. Czego się cieracie tutaj mocno? Ty co się patrzysz? Wal w to. Dalej. Jeszcze się nie poddają. I wcale im nie dziwię, bo jeszcze nie mają po co. Dobra, poszło. Next. Co wy robicie? Chodźcie tu, chodźcie. Walta. Na pyrę. Wolę tu padnie. Pomóżcie zębiakowi. Już nie przeżyję raczej, ale chyba też mam. Zamknął wszyscy. Kolejny spawner tu jest. Nawet dwa są spawnerki, więc przydałoby się je zawalić, żeby się tam jeden zruchowy. Ten stoi, nic nie robi. Jezu, jak mnie te golemy czasem irytują. Pra golem poległ. Jak stoi i się patrzy, to poległ. Dziwne, to nie jest ten golem, o którym myślałem do tego. Następne to jest chyba klucz, tak? Już zbytnie i tak nie mam miejsca, jeżeli chodzi o ulepszenie, więc nawet już... Nie zależy mi aż tak bardzo na tym nierozrycie, Boże. Na tych kryształkach. Nie mogę zapamiętać nazwy. Ale są słoneczki. Padło. Kamień na klucza.
To nie jest klucz. Klucz jest tam. Mamy go. Teraz będzie na portal. Portal jest odsłonięty. Wiesz, co teraz robić. No wiem, doskonale. Ten mob spawnujący, czy golem spawnujący jest naprawdę bardzo fajny. Ale tak, ja bym zrobił szybki taktyczny odwrót po jednostki. Po jednostki. Może kilka myślarych golemów. Jakieś się tutaj zadziały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kończymy zębiakami. To jest portal, rozumiem. Tak, tak. Leci jak złoto. Gdzie wielka fala? Mogę tego nie przeżyć chyba. 4,5 serca, trzeba stąd zmykać. Tylko 4. Trzeba już uleczyć. Lecisz nas, okej. Portal ulega poważnym uszkodzeniom. No, masz jednostki też. No, 13% damy radę. Będzie drugi bastion. I byk walnięty. No i fajne. Bestia wie, że górujesz nad jej hordą. Przez to jesteś jeszcze ważniejszym celem. Fajnie, miło, przyjemnie. Widziałem, że jeszcze przed rozwaleniem tego wszystkiego, widziałem, że jeszcze kilka pocisków poleciało z tej wieży, bo jej tak naprawdę już nie było. No ale okej. Ile złota. Dziwne widzieć je tak daleko od domu. Ich świat się zmienia i są ciekawi, w jaki sposób. Widzieliśmy, dokąd zaprowadziło to Krip. Nie. Siła tych łagodnych istot bierze się z ich pokoju. Znajdą drogę powrotną. Też tak myślę, że znajdą drogę powrotną. Dobra, tu już wszystko. I to był drugi bastion, z tego co widziałem. Tak sobie tylko sprawdzam, czy tu nie ma aby żadnego złota. I również topniemy się na początek, zniszczymy tam te wieże ochronne, no bo chcę jeszcze sobie surowce zyskać z tego wszystkiego. I chciałbym to zrobić. To też możemy zniszczyć. O,
odwołajmy jeszcze jakiekolwiek moby, ale nie ma już żadnych. Miło, dobrze widzieć. Piękny zachód słońca. Że to przetrwało, to jest cud. Naprawdę cud. Dobra, ciebie też chcę zabrać. I was również chcę zabrać. Ale tak jak widzicie, tak naprawdę te wieże atakujące nie są aż tak mocne, jak mogły być. Wystarczy kilka jednostek i lepiej wychodzimy na tym niż na takim właśnie robieniu obrażeń. Poszło już, zepsuło się, zniszczyło. Następna horda zostaje tutaj po prawej stronie, no i potem na północy tylko. I w teorii, jak zniszczymy te hordy, no to już powinno być git. Horda zaradników. Czy ja tak mówię bastiony, bastiony, ale tutaj była horda bastionu, to jest horda łowców, no. Aczkolwiek bastion to bastion. 366 lat stone, znaczy my coś straciliśmy, czy tak na zombiaki dużo poszło? Horda zbudowała nową placówkę, where? Horda zaradników tutaj, aha. Ale tu widzę, że się cicho porobiło strasznie i nawet już nie mamy żadnych ataków. Żadnych ataków nie mamy. Ja w ogóle zaraz zrobię tutaj w jakimś miejscu studnię, żebyśmy się mogli szybko zrekalować. Jak dzisiaj już niestety nie zdążymy zrobić kolejnej bazy wroga. Ale myślę, że w następnym odcinku skupimy się tylko i wyłącznie już na tym. Już nie zbieramy tego pryzmarynu, więc nie jest źle. Daleko to jest, to nie jest daleko, to już jest tutaj gdzieś. Dobra, studnia. Ja chcę studnię. Pod ósemeczką. O nie, znów padłem. Znów padłem. Może tu? Otoczmy to. Z tej strony. Może to w ten sposób. Co ja kurde zrobiłem, to ja nie wiem. Nie pytajcie się. Chciałem bramę zrobić. Chciałem bramę zrobić i mi nie wyszło. No, bo nie widzę tam końcówki. Walcie w nich. Będę się chyba przyciął, delikatnie mówiąc. Czy przez wodę możemy zrobić sobie? Nie możemy. No to lipa. Musimy to zrobić w taki dziwny sposób. Co mi tam niby blokuje? Kolejna brama. Weźmy nic stąd. Stolarza sobie założymy i już będzie bez problemu. Chata stolarza tu jest. Nawet ze dwie. I tą chatę kamieniarzem również chciał zrobić. Tylko nie pamiętam, gdzie to ona była. Kamieniarz. Czego nam niby brakuje? 200 żelaza, serio? Podstawowe budynki. Czy one to zniszczyły, czy ja po prostu tutaj nie dałem muru? Chyba nie dałem muru.
Tu jest Triana. No on to atakuje i z automatu się naprawia, więc los. To to nie strzela jak powinno. Ja nie widzę, żeby strzelało. No dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu Drowned oraz Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej.